Od 16 lipca szpitalem powiatowym w Nowej Dębie zarządza nowy dyrektor. Wiesława Barzycka zastąpiła na tym stanowisku Martę Piskur, która w czerwcu złożyła rezygnację. Jakie ma plany i pomysły na rozwój lecznicy? Wiesława Barzycka ze szpitalem powiatowym w Nowej Dębie związana jest od 1986 roku. Pracowała tu wiele lat jako instrumentariuszka, później oddziałowa i pielęgniarka naczelna. W latach 2000-2006 pełniła funkcję dyrektora placówki. W 2007 roku zostałam odwołana, no i teraz ponownie dostałam propozycję objęcia stanowiska dyrektora do chwili wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu i podjęłam się tego zadania. Myślę, że jest to miłe, jeżeli dostaje się taką propozycję po 12 latach niebycia w danej placówce, a inni uważają, że zasługuje na to zaufanie. Nową szefową nowodębskiego szpitala powołał zarząd powiatu tarnobrzeskiego. Kobieta z ogromnym doświadczeniem, kobieta, która myślę, będzie zabiegać o ten szpital. Kobieta, która ma pokończone kursy dotyczące kierowania szpitalami, a więc myślę, że będzie dobrym gospodarzem i dobrym menadżerem. Wiele dobrego zrobiła, jeżeli chodzi o szpital, bo dobudowała nowe skrzydło do chirurgii i ginekologii. Załatwiła, jeżdżąc do Warszawy, bardzo duże środki na modernizację budynków szpitali. A więc wymieniono całą stolarkę we wszystkich budynkach, ocieplono wszystkie budynki, dobudowano windę do budynku rehabilitacji, dobudowano windę do chirurgii, przygotowała dokumentację na podjazd dla karetek, wybudowała dwie nowe kotłownie. To za jej czasów szpital wzbogacił się o oddział psychiatryczny oraz o zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób przewlekle chorych. Nowa dyrektor teraz również chce rozwijać placówkę. Zawsze jest dużo do zrobienia w szpitalach, poza bieżącą działalnością, to jednak trzeba inwestować, trzeba w jakiś sposób odnaleźć się w tej rzeczywistości, trzeba szukać innych źródeł finansowania poza Narodowym Funduszem Zdrowia. Kto nie idzie do przodu albo stoi w miejscu, to już się cofa, taka jest prawda. Postęp technologiczny jest przeogromny w służbie zdrowia, także zawsze jest coś do roboty. Wiesława Barzycka ma wiele pomysłów. Już postawiła przed sobą kilka zadań, które zamierza zrealizować. To jest przede wszystkim uruchomienie działalności oddziału intensywnej terapii. Od września będzie już przyjmował pacjentów. Cały czas jesteśmy w trakcie realizacji takiego programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Jest dwie placówki na Podkarpaciu, które są w tym programie ogólnopolskim. Chcemy troszeczkę poszerzyć naszą działalność w ramach tego projektu. Mamy w ramach tego projektu zamiar utworzyć dzienny oddział psychiatryczny w Tarnobrzegu. W tej chwili już mamy budynek, który będziemy remontować i będzie tam miejsce do przechowywania tych pacjentów, którzy taki kwalifikować się będą do pobytu na takim oddziale. Jego uruchomienie planowane jest jeszcze w tym roku. Nowa szefowa lecznicy chce również przymierzyć się do budowy szpitalnego pawilonu wielofunkcyjnego.